To bardzo serdecznie dziękujemy za skorzystanie, z zaproszenia na dzisiejszą naszą konferencję, na nasz briefing. Drodzy Państwo, zbliżają się wybory, dlatego Prawo i Sprawiedliwość co rusz próbuje pokazać zainteresowanie, podkreślam, niby zainteresowanie rozwojem naszego miasta. Radni Koalicji Obywatelskiej co rusz piętnują hipokryzję tej organizacji, hipokryzję, która tak naprawdę sięga już zenitu. Dzisiaj mamy, Szanowni Państwo, na to dowody. Pierwszym z nich jest basen, odkryte baseny. Radni Prawa i Sprawiedliwości domagają się remontu basenów otwartych w Tarpnie i oczywiście udostępnieniu ich naszym mieszkańcom. Ale Szanowni Państwo, trzeba pamiętać, że środki przeznaczone na remont otwartych basenów zostały niejako przetransferowane na budowę hali targowej przy ulicy Łyskowskiego. Dlaczego? Dlatego, że przez 2 lata nieudolności rządów Prawa i Sprawiedliwości Polska nie może skorzystać ze środków unijnych z Krajowego Planu Odbudowy. A o tym mówiła m.in. pani minister Gembicka, celując ze swoją wypowiedzią, że hala targowa przy ulicy Łyskowskiego może zostać wybudowana m.in. ze środków KPO. Radni Prawa i Sprawiedliwości mówią, jak to bardzo zależy im na tym, aby w Grudziądzu powstała hala targowa, aby zostały termomodernizowane budynki oświatowe. Tymczasem wspólnie z radnym Arkadiuszem Gorzką konsekwentnie głosują przeciwko zmianom w budżecie. Głosowali przeciw, gdy w październiku 2022 roku zabezpieczaliśmy w budżecie środki 23,5 miliona złotych na budowę hali targowej. Głosowali przeciw podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej, gdy w budżecie miasta zwiększaliśmy o 2,5 miliona złotych środki na realizację tego zadania i gdy zabezpieczaliśmy środki na termomodernizację przedszkola miejskiego Kunterszyn oraz szkoły podstawowej nr 17. Kolejnym przykładem, jak PiS-owi zależy na Grudziądzanach, na tym, żeby miasto Grudziądz rozwijało się, są działania podejmowane na szczeblu krajowym. I tak do nich zaliczają się inwestycje związane z dworcem kolejowym oraz z budownią elektrowni gazowej. Jeżeli chodzi o dworzec kolejowy, lata temu dzięki staraniom wielu osób grudziądzki dworzec kolejowy został wpisany do programu inwestycji drogowych. Jego modernizacja planowana była do realizacji w latach, w zasadzie nie termomodernizacja, ale budowa nowego dworca była planowana w latach 2014-2020 w ramach perspektywy unijnej. Niestety, gdy w 2015 roku Prawo i Sprawiedliwość doszło do władzy, grudziądzki dworzec kolejowy został wykreślony z programu inwestycji dworcowych. Co się stało później? Przez wiele lat nic się nie działo. Nie pomagały apele mieszkańców, nie pomagały różne sygnały i petycje wysyłane do rządu Prawa i Sprawiedliwości. Nagle w 2019 roku, gdy byliśmy w przededniu wyborów do Europarlamentu, Prawo i Sprawiedliwość przypomniało sobie o dworcu kolejowym w Grudziądzu. Nagle odstawili szopkę ze zbieraniem podpisów. Przywieźli ministra infrastruktury, który zapewnił, że do końca 2023 roku będziemy mieli w Grudziądzu nowy dworzec. Co dalej się stało? Ano nic, Szanowni Państwo. Mamy za chwileczkę połowę 2023 roku. Nasza perełka architektoniczna jak stała, tak stoi. A w międzyczasie, w 2021 roku, wojewódzki konserwator zabytków, który wykonuje działania w imieniu wojewody kujawsko-pomorskiego, czyli działacza Prawa i Sprawiedliwości, wpisał naszą piękną perełkę, nasz klocek, do rejestru zabytków. Przez co uniemożliwił wyburzenie tego obiektu i postawienie nowego dworca na miarę XXI wieku. Przez działania PiS Grudziądzanie mają opóźnione inwestycje w naszym mieście. Przez działania Prawa i Sprawiedliwości dworzec kolejowy, który straszy turystów, który straszy Grudziądzan, postraszy nas jeszcze przez pewnie kilka lat ze względu na to, że dopiero zostały wszczęte początkowe działania związane z tą inwestycją. Wiemy, że zanim zacznie się tam remont, jeszcze to potrwa, a później zapewne, jak to przy inwestycjach realizowanych przez PKP, będą opóźnienia i będziemy bujać się z tą naszą perełką architektoniczną, brzydką perełką, w cudzysłowie oczywiście mówiąc perełką, przez wiele lat. Szanowni Państwo, tutaj podobna sytuacja, jeśli chodzi o elektrownię gazową, jak z dworcem kolejowym, to o tym, że powstanie budowa elektrowni gazowej w Grudziądzu zdecydował rząd Platformy Obywatelskiej. W 2011 roku, w goli przypomnienia, ówczesny prezydent miasta Robert Malinowski podpisał stosowny list intencyjny. Radni Platformy Obywatelskiej dali zielone światło tej inwestycji. Dalej przygotowano stosowną dokumentację w celu rozpoczęcia budowy.
co się potem wydarzyło? Do głosu władzy doszło Prawo i Sprawiedliwość, które skutecznie zamknęło możliwość budowy elektrowni gazowej. Ba, mając pozwolenie na budowę z 2017 roku. Co natomiast wybrało Prawo i Sprawiedliwość? Zamiast inwestować w Grudziądzu i wybudować elektrownię gazową, zdecydowało się za 1,5 miliarda złotych budować blok węglowy, podkreślam, blok węglowy w Ostrołęce. Dzisiaj tak naprawdę jest to inwestycja wstydu dla Prawa i Sprawiedliwości. Ba, ta inwestycja została zaniechana, a blok, niedoszły blok węglowy, Szanowni Państwo, jest rozbierany. Dlatego, Szanowni Państwo, każde opóźnienie o rok budowy elektrowni gazowej w Grudziądzu to około 15 milionów złotych wpływu z podatków do budżetu miasta. Podkreślam, 15 milionów złotych w skali roku. Z tych pieniędzy, drodzy Państwo, moglibyśmy wyremontować wiele ulic w naszym mieście. Na przykład na osiedlu Mniszek moglibyśmy wyremontować być może praktycznie wszystkie ulice w ciągu 3 lat. Drodzy Państwo, jeszcze gwoli wyjaśnienia, bo podczas dzisiejszego briefingu używamy tutaj sformułowania Krajowy Plan Odbudowy. Chcielibyśmy naszym mieszkańcom przypomnieć, cóż to tak naprawdę jest Krajowy Plan Odbudowy. Drodzy Państwo, KPO to dokument, w którym Polska określiła się, jakie przeprowadzi reformy i jakie przeprowadzi inwestycje. W wyniku tego Polska jako kraj członkowski Unii Europejskiej może otrzymać unijne środki z Funduszu Odbudowy. Ktoś zapyta, cóż to jest ten Fundusz Odbudowy, po co on powstał? Drodzy Państwo, drodzy mieszkańcy, powstał on po to, aby pomóc krajom członkowskim dźwignąć się gospodarczo po pandemii COVID-19. I uwaga, na ten cel Unia Europejska przeznaczyła blisko 723 miliardy euro. Przez 2 lata, czyli od maja 2021, wydatkowano dla krajów członkowskich 150 miliardów euro. Polska, chcemy podkreślić, nie otrzymała jeszcze nic. Dlaczego? Dlatego, że skutecznym hamulcowym jest Prawo i Sprawiedliwość, które skutecznie broni się przed środkami z KPO, które mogłyby zasilić Grudziądz. Z tych pieniędzy mogliby cieszyć się nasi mieszkańcy. To tyle jeszcze gwoli wyjaśnienia. Jesteśmy do Państwa dyspozycji. Ale mimo wszystko inwestycje idą do przodu. Mówimy tutaj o... no pójdą do przodu, tak? Jeśli chodzi o dworzec. Na razie zostaliśmy uziemieni, jeśli chodzi o baseny, ale coś się zadziało. Ja oczywiście się zgodzę tutaj, że z dużym opóźnieniem, bo coś, ale jednak idzie, no to chyba też dobrze, że nawet, czy giełda, no też w końcu ci ludzie się doczekają. Dobrze, pani redaktor. Szanowna pani redaktor, bardzo dobrze, że te inwestycje się dzieją. My tylko pokazujemy, jak działa Prawo i Sprawiedliwość. Pierw tworzy problem, później udaje, że nie widzi problemu, a na końcu stwierdza, że w Grudziądzu jest problem, trzeba go rozwiązać, my go rozwiązaliśmy. Gdyby dworzec powstał w rok perspektywy unijnej 2014-2020, dzisiaj Grudziądzanie korzystaliby z dworca XXI wieku, tak? Dzisiaj nie wstydzilibyśmy się i nie musielibyśmy tłumaczyć przyjeżdżającym turystom, że to nie nasza wina, że dworzec wygląda tak, jak wygląda. Gdyby elektrownia gazowa powstała do roku nawet 2020, bo wiemy, przy takich inwestycjach mogą być jakieś obsuwy czasowe, tak? To przez 3 lata do Grudziądza wpłynęłoby około 45 milionów złotych. To kwota, za którą, tak jak radny Smolarek wspomniał, zdecydowaną większość dróg w Mniszku byśmy byli w stanie wyremontować. Jeżeli środki z KPO popłynęłyby do Grudziądza, chociażby na inwestycje związane ze szpitalem, ale także na budowę hali targowej przy ulicy Łyskowskiego, o czym informowała pani minister Gębicka, moglibyśmy te środki, które dzisiaj przeznaczane są na hale, aplikować w ramach Polskiego Ładu na remont basenów, których oczekują mieszkańcy Grudziądza. Chcą, żeby funkcjonowały te baseny. My też tego chcemy, tylko brakuje nam pieniędzy. Brakuje wszystkim samorządom pieniędzy. Jako radni Koalicji Obywatelskiej, bodajże we wrześniu 2022 roku, zaapelowaliśmy do posłów Prawa i Sprawiedliwości z regionu grudziąckiego, do posła Ardanowskiego, Kałużnego, do poseł Gębickiej, do poseł Borowiak o to, aby naprawili te błędy w prawie, które popełnili i które uniemożliwiają Polsce otrzymanie środków na Krajowy Plan Odbudowy. Gdyby posłowie zaangażowali się, gdyby te środki były już odblokowane, moglibyśmy realizować dużo więcej inwestycji w naszym mieście. Ja mam 2 pytania. Jedno o basen. Jaką wy widzicie przyszłość, jeżeli ten temat się pojawi, tych odkrytych basenów, które fakt cieszyły się, dokąd były otwarte, dużym zainteresowaniem, ale tylko pod warunkiem, że była pogoda, czyli nie wiem, przez maksymalnie 2 miesiące, jeżeli było bardzo, bardzo dobre lato, może 2 stakie, a czasami to był miesiąc albo 2 tygodnie, jak było słabe lato. I drugie pytanie o dworzec. Czy to, co pan powiedział, to oznacza, że wy jesteście
przeciwni tej modernizacji i wolelibyście, żeby powstał mały dworzec modułowy, bo taka była koncepcja i ta miała swoich zwolenników i przeciwników, i ta obecna ma swoich zwolenników i przeciwników. Jakie jest wasze stanowisko w tej sprawie? Jeżeli mogę, odpowiem na basen. Oczywiście odkryte baseny w Tarnie to inwestycja, którą chcielibyśmy realizować. Oczywiście można powiedzieć, że mamy alternatywę jezioro Mniszek, a także plaża w Tarnie, ale te odkryte baseny, jak dowodzi MORiW, cieszą się, czy też cieszyły się sporym zainteresowaniem. Ale jeszcze raz chcemy podkreślić, że dzisiaj budżet miasta może odsapnąć, odetchnąć, posiłkując się środkami zewnętrznymi. Tak jak to robią inne miasta, oczywiście inne miasta, które sprzyjają rządowi Prawa i Sprawiedliwości. Tam pojawiają się tekturki, pieniądze, które no, miejmy nadzieję, że trafiają rzeczywiście do włodarzy miast. Natomiast chcę podkreślić, że będziemy na pewno aplikować. Myślę, że prezydent Glamowski jest tego świadom i doskonale o tym wie, że trzeba aplikować o środki zewnętrzne, aby móc doprowadzić do tego, że baseny odkryte w Tarnie będą służyć naszym mieszkańcom. Tylko jeszcze raz, środki zewnętrzne. Te pieniądze leżą tak naprawdę na ulicy. Wystarczy się po nie schylić. Jeżeli chodzi zaś o dworzec kolejowy, my patrzymy przez pryzmat też ekonomiczny. Panie redaktorze, wiadomo, że zostało podpisane pomiędzy PKP a miastem porozumienie, w ramach którego miasto będzie wynajmowało jakby część obiektu i tam będzie wystawa lotnictwa, tak? Różne obiekty, różne aktywności miejskie mają tam się dziać. No, ja osobiście uważam, że ten dworzec powinien być wyburzony, powinien powstać mniejszy modułowy, może nawet dworzec na miarę XXI wieku, który będzie dumą dla Grudziądza. Oczywiście to musi wszystko odbywać się w uzgodnieniu pomiędzy PKP a miastem, ale zdania zapewne w Klubie Radnych Koalicji Obywatelska co do tego dworca pod kątem estetyki pewnie są różne, tak jak wśród mieszkańców Grudziądza. Ja osobiście uważam, że ten dworzec powinien być wyburzony i powinien powstać nowy dworzec. Ale już wiadomo, że nie będzie. Wiadomo, że nie będzie, dlatego cieszymy się, że chociaż coś z tym dworcem się będzie działo, ponieważ no dzisiaj to jest no taka dziura wstydu, jak to często mówi prezydent Glamowski. I my, mieszkańcy Grudziądza, czy radni, czy prezydent, tłumaczymy się turystom, dlaczego dworzec grudziącki, którego właścicielem jest PKP, wygląda tak, a nie inaczej. My na to nie mamy żadnego wpływu.